jest dla Viniciusa Juniora, który wiemy doskonale, że fantastycznie odejmuje się w duecie w tym zespole PSG, że Hakimi, jeżeli chodzi o tę samą sytuację, Ekron, który wie, gdzie ma się znaleźć, aby pomóc drużynie. Na razie robi to głównie w środku. Ciasno, mało miejsca, ale tutaj jest przecież wielu zawodników, którzy w tłoku radzą sobie doskonale. Blokować drogę, ten korytarz do podania do Portugalczyka. Messi. Dobrze blokujący. Stosować dzisiaj gracze PSG, to była ta pierwsza grupowa. Ale on jest bezczelny, niczego sobie nie robi. On tą piłkę jak ta adresowana teraz do Viniciusa. Znakomicie ustawił się Marquinhos. Mbappé! Mbappé! Bardzo elastyczne ustawienie w ofensywie, szczególnie w fazie posiadania piłki. Ale bardzo mądre zachowanie gospodarzy. Od razu po stracie piłki jest skok pressingowy. To jest normalne, że on się wraca do drugiej linii, żeby rozgrywać. Tam z przodu jest bardzo, ale nie mogą zapominać o defensywie, bo Real w tej fazie kontrataku czy w fazie ataku jest bardzo niebezpieczny. Messi. Fenomenalne zachowanie w defensywie Verratiego. Jest tam, gdzie być powinien zawodnik na pozycji Verratiego, natomiast pozostali zawodnicy, to nie wiem, czy byliby pomocnicy środkowi numer 5 czy 6. Messi, piłka w górze! Dobra rada. W jednej linii zarówno Danilo, jak i Paredes. Messi. Uwaga, Marquinhos, bardzo dobrze grający w powietrzu. Zobaczmy, znowu nie. Już widzieliśmy, że Marquinhos był niezadowolony z tego faktu, że ta piłka nie została mu dostarczona na głowę, bo wiemy doskonale. Będzie tak zwane lagowanie gdzieś do przodu, w tym bardziej prymitywny sposób, a przecież mówimy o zespole Realu Madryt. Ale Marco Asensio, czy lewą, czy prawą, bo jego forma jest zagadkowa. Jest Messi! W tym fragmencie spotkania to zdecydowanie oni mają przewagę. Zakończona celnością przede wszystkim, bo tutaj od tego Miro Modric, to są piłkarze o dużo wyższych umiejętnościach niż to, czym w trójkącie sztuczka Benzemy, bez jednak adresata, do którego silniejszy od Mendiego, to wszystko rozpoczął Danilo już. Mbappé, Messi blisko niego. Za chwilę to się może dla nich po prostu źle skończyć. Mają zaufanie do Nuno Mendesa, natomiast gdzieś przeczytane zostało to przez Paryż i wykorzystany teraz jest Leo Messi. Kolejny rzut rożny dla Paris Saint-Germain. Pokazuje się Verratti. Krótko rozegrane to wszystko z Messi. Było w stanie momentalnie przy tym pika, tym większe kłopoty. Tutaj przydałoby się pograć. Na razie tutaj w parku książąt królewscy. Rozpatrzmy, ale już piłka pod nogami. Mbappé, Messi! Messi, ale w środku. Bardzo ryzykowne wejście Paredesa. Także i widzimy Messi już wspiera swojego bocznego obrońcę. Messi, on ma teraz najwięcej do udowodnienia. Może to pokaże w nieco. Verratti. Messi z prawej strony, Hakimi w środku. Verratti. Di Maria. Jeszcze Messi w toku się przebić do pozycji strzeleckiej. Mbappé, Messi, Messi! Zablokiego jest podwojenie Hakimi. Przepuszczenie jednak do Messiego, Di Maria. Tutaj musi lepszą piłkę zagrać do Viniciusa Juniora. Messi i teraz szansa przed M. Ta dobiega końca, wzrasta ta statystyka strzałów w drużynie Paryża. Właśnie, a teraz Messi! I znowu! Na lepszy czas reakcji, chyba zagranie ręką. Piąta minuta, Leo Messi! Słyszeliśmy. Każda piłka za plecy może spowodować, że czy Vinicius Junior, czy Benzema stanął oko w oko. Zeni Modric wraca, leżąc jeszcze Verratti. Odgrywa tę piłkę. Messi zabrał ją Paredesowi. Verratti, Messi, Messi. On dośrodkowuje piłkę. Marquinhos jeszcze. Paryżanie przeszli. Dobre zagranie Messiego do Neymara. Zwrotna piłka. Messi w kierunku. W końcówce tego meczu Real Messi. Casemiro się nim właśnie opiekuje. Ciągle Messi do Neymara. Dobrze ustawiony, wybijający piłkę Vasquez. Jeszcze Mbappé. Jedna z ostatnich akcji. Messi z prawej strony ucieka. Kylian Mbappé. Kto jest polu? Na prawej stronie teraz Leo Messi. Tym najwyższym. Na tym najwyższym poziomie jedna jedyna akcja jest.